Tak. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy z okazji rozpoczęcia akcji Wyższa Kultura Jazdy. Nieprzypadkowo właśnie w tym okresie ją zorganizowaliśmy, bo mamy ostatni tydzień wakacji, czekają nas powroty z miejsc, gdzie wypoczywają nasi bliscy, gdzie sami wypoczywamy, gdzie wypoczywają nasze dzieci. A widząc to, co dzieje się na naszych drogach, chcemy kolejny raz postawić pewien wykrzyknik, jeżeli chodzi o pewne sytuacje, które dzieją się na polskich drogach. Stąd między innymi Wyższa Kultura Jazdy wspólnie z wieloma mediami, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Witam na naszej konferencji panią Dominikę Sikorę, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, razem z autorem artykułu, który dzisiaj się ukazał w Dzienniku Gazecie Prawnej. Witam pana młodszego inspektora Marka Konkolewskiego, radcę w Biurze Prewencji Ruchu Drogowego. No i chcielibyśmy kilka słów na temat tego, co dzieje się na polskich drogach, na temat statystyki bezpieczeństwa w okresie ostatnich 8 miesięcy, w ostatni weekend, a także grzechów polskich kierowców dzisiaj państwu powiedzieć. Ale na początek, co do idei samej kampanii, poproszę o zabranie głosu panią Dominikę. Witam państwa serdecznie. Ja bardzo szybciutko dziękuję za duże zainteresowanie naszą akcją. Dziennik Gazeta Prawna był pomysłodawcą, inicjatorem akcji Wyższa Kultura Jazdy. Jeszcze raz chciałam podziękować za zainteresowanie wszystkich mediów, a także naszych partnerów, którzy przystąpili do naszej akcji, pewnie bez których ta akcja nie miałaby takiego odzewu. Szanowni państwo, o tym, jak wygląda sytuacja na polskich drogach, to pan inspektor będzie tutaj pewnie więcej wiedział i poda więcej szczegółów. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my naszą akcją chcielibyśmy pobudzić do takiej większej, szerszej debaty publicznej, społecznej, dotyczącej tego nie tylko, jakie zachowania są niebezpieczne na drogach, czyli stanowią również wykroczenia i przestępstwa, ale o zachowaniach, o których rzadziej się być może mówi i są rzadziej piętnowane, a które są przejawem cwaniactwa, chamstwa, arogancji na drogach i które nie zawsze być może stanowią bezpośrednie zagrożenie życia, ale które bardzo często utrudniają życie wielu kierowcom, a na przykład osobom również niepełnosprawnym, no bo parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych to problem właśnie szczególnie uciążliwy dla tej grupy osób. Mam nadzieję, że cykl materiałów, który ukaże się w tym tygodniu codziennie i które będą brandowane specjalnym logiem Wyższa Kultura Jazdy, doprowadzi i spowoduje większą, szerszą debatę społeczną właśnie na ten temat. Dziękuję bardzo. I tę debatę chcemy rozpocząć i do tej debaty również państwa zachęcamy. Na samym początku kilka liczb, które obrazują to, co dzieje się na polskich drogach od początku tego roku, czyli w ciągu pierwszych 8 miesięcy na polskich drogach doszło do ponad 21 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło ponad 1800 osób, a ponad 26 tysięcy osób zostało rannych. To jest rozmiar tej tragedii, która jest skutkiem, wynikiem pewnych zachowań negatywnych, w tym także braku szacunku części kierowców wobec innych użytkowników ruchu drogowego. Na szczęście mówimy tutaj o spadkach liczby wypadków, osób zabitych, rannych. 177 mniej wypadków mieliśmy, 93 osoby mniej zginęły, 483 zostały ranne. Natomiast to jeszcze nie jest powód do hura optymizmu. Cały czas w tych statystykach krajów europejskich pod względem śmiertelności w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Jesteśmy na tym pudle najgorzej ocenianych państw z punktu widzenia bezpieczeństwa i to chcemy zmienić. Lipiec i sierpień, czyli te miesiące wakacyjne, w lipcu tego roku ponad 3300 wypadków, 270 osób zginęło, ponad 4100 zostało rannych. Wszędzie spadki, natomiast tak czy inaczej to są liczby cały czas bardzo duże. No i sierpień, mniej o 654 wypadki niż w roku ubiegłym, ale tak czy inaczej to jest ponad 2200 wypadków drogowych, 177 osób zginęło, 2758 rannych. Nad tymi liczbami bardzo często przechodzimy do porządku dziennego, proszę zobaczyć, 177 osób zabitych.
tylko czy aż 177 osób, które zginęły. Pod kątem poszczególnych miesięcy, jak to wygląda, musimy powiedzieć, że ten rok był rokiem dosyć szczególnym, bo o ile w ubiegłym roku od samego początku spadała nam liczba wypadków osób zabitych, rannych, czyli było bezpieczniej na drodze, o tyle w tym roku, proszę też zwrócić uwagę, że styczeń, luty, marzec, kwiecień to miesiące, kiedy na polskich drogach jest mniej bezpiecznie. Mamy nagle, patrzymy na statystyki policyjne i okazuje się, że mamy więcej tragedii na polskich drogach, aniżeli w roku poprzednim. Coś trzeba z tym zrobić. No i działania tutaj policyjne będą biegły dwutorowo. Po pierwsze działania związane z represją, bo policja jest instytucją represyjną, czyli reagowanie na brawurę na polskich drogach, na chamstwo na polskich drogach i na to wyczulamy policjantów. Zwiększamy liczbę policjantów do 10% całego stanu polskiej policji. Zwiększamy liczbę policjantów ruchu drogowego i od nich także do nich mamy pewne oczekiwania, jeśli chodzi o reakcję na te szczególnie rażące wykroczenia. No i oprócz tego działania, które polegają na profilaktyce, na docieraniu do zmiany, do rozumu naszych kierowców, zmiana mentalności, co rzeczą jest najtrudniejszą, i szukanie partnerów działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, także na rzecz wyższej kultury jazdy, co nam się udaje, czego efektem jest między innymi właśnie dzisiejsza konferencja prasowa i to, o czym mówimy. Podobnie będziemy widzieć tu, jeśli chodzi o osoby zabite i ranne. Także do kwietnia więcej osób zabitych, więcej osób rannych. Od maja coś się zmienia. Oczywiście możemy podejrzewać, że zmieniło się dużo w związku z tym, że zaczęliśmy odbierać częściej prawa jazdy za rażące wykroczenia w ruchu drogowym, które są znowu przejawem myślenia, w którym słowo uda się odgrywa olbrzymią rolę. Uda mi się przeskoczyć na czerwonym świetle, uda mi się wjechać przed ten pojazd, uda mi się go wyprzedzić, uda mi się go ominąć, mimo że zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, i przeskoczyć przed palcami pieszego, który wchodzi na jezdnię. Chcemy tego typu sytuacje eliminować. I takie działania również zaczęliśmy prowadzić. Weekendy wakacyjne. Też to jest to, co Państwa interesuje. Praktycznie po każdym weekendzie wakacyjnym mówiliśmy o statystykach dosyć tragicznych. Mamy wszystkie weekendy po kolei wakacyjne pod względem liczby wypadków, osób, które zginęły, osób, które są ranne. Od 200 kilkudziesięciu do prawie 400 wypadków dochodziło w każdy wakacyjny weekend. Ginęło od 21 osób do 34 osób. Ostatni weekend, dosyć tragiczny, muszę powiedzieć, to są 31 ofiar wypadków drogowych w całym naszym kraju. A jeszcze raz to powtórzę, czeka nas kolejny, myślę, że też bardzo nasilony pod względem ruchu weekend powrotów z wakacji, a za chwilę bezpieczna droga do szkoły. O tym chcemy mówić, bo chcemy uświadamiać też ciągle naszym kierowcom, jak wiele jest do zrobienia na polskich drogach. Ogółem tych naruszeń w ruchu drogowym my zauważyliśmy od stycznia do końca lipca 2 413 186 przypadków, czyli prawie 2,5 miliona sytuacji, kiedy polscy kierowcy złamali przepisy ruchu drogowego. Czy są to wszystkie sytuacje? Z pewnością nie, bo dzisiaj w ramach tej kampanii rozmawiamy jeszcze o tym, co nie jest do końca wymierne. Mówimy o zmianie świadomości kierowców co do kultury jazdy. To są tylko te 2,5 miliona sytuacji, kiedy byli na miejscu policjanci. A jakże często wszystkim nam i wszystkim naszym obywatelom przychodziło być w sytuacji, kiedy nie było obok policjanta, kiedy się denerwujemy, bo ktoś zachował się w sposób nieodpowiedzialny, kiedy widzimy, jak ktoś ominął nas, zatrzymujących się przed przejściem dla pieszych, przed czerwonym światłem, i pognał prosto. Więc podejrzewam, że ta liczba jest znacznie, znacznie większa. Mówimy też w ramach tej kampanii o polskim stylu jazdy, który niestety, ale niezbyt dobrze się kojarzy ludziom w Europie. Polski styl jazdy jest powiązany z takimi pojęciami jak brawura, jak bezmyślność, jak lekceważenie innych, jak brak szacunku wobec innych. I o tym chcemy mówić właśnie w ramach tej kampanii. Oczywiście sporo też się mówi o warszawskim stylu jazdy, ale podejrzewam, że podobny procent warszawiaków, jak podobny procent mieszkańców każdego innego miasta, ma swój udział w tym, że polski styl jazdy, szczególnie wśród kierowców z Europy Zachodniej, szczególnie wśród policjantów wśród Europy Zachodniej, nie kojarzy się z niczym dobrym.
kierowca, który policjanci, w rozmowach z policjantami z Europy Zachodniej słyszymy, że trzeba bardzo często poskramiać brawurę, bezmyślność, brak szacunku polskich kierowców na drogach. Że to jest fajny człowiek ten Polak, fajnie się z nim rozmawia, sympatyczny, ale jak siada za kierownicę, to diabeł w niego wstępuje, który każe mu gnać bez opamiętania, nie szanując innych. Człowiek, który traktuje drogę jak tor wyścigowy, gdzie ze wszystkimi trzeba wygrać. Grzechy polskich kierowców, na które zwracamy szczególną uwagę. Po pierwsze, wjazd na skrzyżowanie mimo braku możliwości kontynuowania jazdy. Dzisiaj często wystawiamy w wielu miastach nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, wystawiamy mobilne centra monitoringu po to, żeby takim kierowcom pokazywać, że nie powinieneś był wjechać na nie. Bo przecież prawo mówi wyraźnie, nie wjeżdża się na skrzyżowanie, jeżeli nie ma za nim możliwości kontynuowania jazdy. U nas ja przyblokuję jednemu, potem ktoś inny przyblokuje być może mi i dochodzimy do sytuacji, kiedy skrzyżowanie jest kompletnie zablokowane i mniej osób przez to skrzyżowanie przejeżdża. Nie szanujemy się nawzajem. Blokowanie lewego pasa ruchu. Też to zauważamy. Grzech, który pojawił się w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy mamy coraz więcej dróg dwupasmowych. Oto wracając z wakacji, większość z nas pewno dostrzegła, że najbardziej obleganym pasem jest lewy pas, który służy do wyprzedzania. Nie mamy w sobie nawyku wyprzedzenia, zjechania na prawy pas i dalej do przodu. Jeżeli mam wyprzedzić, dopiero wtedy zjeżdżam na lewy pas. Tak jak to jest w Europie Zachodniej. Chcemy na to zwracać uwagę. Dzisiaj jeszcze mówimy o tym. No, przyjdzie też czas na to, żeby wyciągać konsekwencje wobec kierowców, którzy będą mówić, że policja się czepia w takich sytuacjach. Ale tu chodzi właśnie o podniesienie kultury jazdy. Wymuszenie pierwszeństwa na pieszym podczas skrętu na strzałce warunkowej. Strzałka zielona, warunkowa do skrętu w prawo jest strzałką warunkową, a nie taką, która daje nam pierwszeństwo. Czyli muszą być spełnione pewne warunki, żeby można było skręcić w prawo. Mało kto pamięta, że ta strzałka nakazuje nam zatrzymanie się przed manewrem skrętu. Upewnienie się, czy ten pieszy przechodzi, czy też nie. I jakże często mówimy o potrąceniach pieszych. 1/3 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to są właśnie piesi i na to też chcemy zwrócić uwagę. Zajeżdżanie drogi podczas wyprzedzania, bo się zmieszczę, bo na zderzak wjadę. Też naszym zdaniem zbyt częste, a także spowodowane tym, że nie szanujemy kogoś innego. Potem zaczyna się dyskusja, czy jechałem, czy był odstęp właściwy, czy nie. Zatrzymywanie i postów w miejscach o ograniczonej widoczności. Wyprzedzanie na trzeciego, na tym bardzo się koncentrujemy, na trzeciego przed wzniesieniem, przed zakrętem. Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście też dużo się zmienia tutaj. Zmienia się to, chociażby wykroczenie. Zmieniło się podejście do niego bardzo, kiedy okazało się, że większy mandat trzeba zapłacić i kiedy trzeba większą liczbę punktów karnych otrzymać, więc już jest trochę lepiej, ale do zrobienia mamy jeszcze bardzo dużo. No i kierowanie się krzywdzącymi stereotypami, co jest charakterystyczne dla naszych dróg, a mianowicie oto baba jedzie, kapelusznik jedzie, no myśli, że jest lepszy, bo ma dobrą brykę. Ten, który ma dobrą brykę, to musi pokazać, że ja się nie dam wyprzedzić przecież, a zatem przyspiesza w momencie, kiedy ktoś mnie wyprzedza, no bo ujma na honorze będzie, jak ja zostanę wyprzedzony. Oto jedzie chłystek w bejsbolówce czy gamoń w okularach. Mówimy, to nie jest kultura jazdy. Stać nas na więcej i stać nas na to, żeby cywilizować ten ruch drogowy, co również od nas zależy. Kilka takich obrazków, gdzie mamy właśnie wyprzedzanie na trzeciego. Tir wyprzedza tira, do tego jeszcze dochodzi samochód osobowy. No bo co tam, będę, mimo że mam linię przerywaną, ale jeszcze zdążę. Czy ktoś sprzeciwka ma szansę? No, na to, żeby mieć wybór. Samochód, który jedzie na czołówkę, bądź też wybrać rów, który jest z boku. Dobrze, jeżeli rów jest bez drzewa, bo wtedy mam jeszcze jakieś szanse. A tak, wybór pomiędzy czołówką a drzewem, bądź też słupem, który jest na drodze. Po prawej stronie na dole też samochód uciekający na pobocze. Co jeszcze? No parkowanie właśnie na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Ewidentny dla nas przykład cwaniactwa drogowego. Eliminowany i przez policjantów, i przez nas samych. Pojawiły się karne nalepki, które też no, wielu kierowcom każą dzisiaj jednak uważać na to, żeby nie stawać w danym miejscu,
ale chcielibyśmy, żeby więcej było samokontroli w zachowaniach kierowców, aniżeli kontroli ze strony policjantów. Proszę zobaczyć, dyskusja naszych kierowców. Dyskusja przy użyciu pięści już. Ktoś komuś zajechał, ktoś kogoś nie przepuścił, a zatem sobie rozmawiając, ciągając się ze sobą. No, nie o taką kulturę nam chodzi. To są sytuacje ekstremalne, których nie powinno być na polskich drogach. No i ten wjazd na skrzyżowanie bez możliwości kontynuowania jazdy. Im większe miasto, im większy ruch, tym częściej z tym mamy do czynienia, walczymy z tym, ale nie na każdym skrzyżowaniu można to zrobić. Narzekamy na fotoradary, które łapią na czerwonym świetle przejazd, ale muszę powiedzieć, że tu, gdzie się pojawiły takie fotoradary, nie ma problemu z tym wykroczeniem. Mimo że wcześniej kierowcy tłumaczyli, że przecież się nie dało, bo światło się za wcześnie zapaliło, bo można było przeskoczyć, no to tu, gdzie są tego typu urządzenia, jakoś okazuje się, że jednak przepustowość tych skrzyżowań jest znacznie, znacznie wyższa. No i blokowanie lewego pasa ruchu. Po co mam przepuścić kogoś, po co mam wjechać na prawo, mogę jechać wolniej, czasami jeszcze przyhamuję, a tak, żeby podnieść emocje temu, który jedzie z tyłu. A co mi zrobisz? Z tym dzisiaj walczymy. Wtedy, kiedy liczba wypadków drogowych poszła do góry, liczba osób zabitych, rannych w tym roku, komendant główny pisze do komendantów wojewódzkich. Konsekwencją rażącego i umyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego, skutkującego powstaniem realnego i bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, musi być ze strony policji właściwa reakcja prawnokarna, gdzie kara będzie współmierna do stopnia szkodliwości społecznej czynu. Komendant nakazuje policjantom, by częściej korzystali z uprawnienia, które już dzisiaj jest w naszym przepisie, jakim jest możliwość odebrania prawa jazdy za szczególnie wykroczenia, szczególnie niebezpieczne wykroczenia, stwarzające zagrożenie dla innych, czyli właśnie wyprzedzanie na trzeciego, wpychanie się pomiędzy pojazdy, omijanie samochodu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Tam, gdzie ktoś musi uciekać na pobocze, tam, gdzie ten pieszy obija się praktycznie od samochód, który przejeżdża milimetry od niego, policjanci mają odbierać prawo jazdy i to stosujemy. Do tej pory odebraliśmy już, za chwilę to będzie, ponad prawie 6 tysięcy praw jazdy za te rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. No a tu mamy jeszcze statystykę najczęściej popełnianych wykroczeń, które są z którymi mamy na polskich drogach do czynienia. To jest niezapinanie pasów bezpieczeństwa. My odnotowaliśmy takich przypadków 264 899, czyli prawie 265 tysięcy przypadków. Też no, co takiego, zapinanie pasu, najczęściej w małych miejscowościach, gdzie się przeskoczy chwilę, gdzie to jest tylko kilkaset metrów, może kilometr dzieci odwiozę do szkoły, a jednak to właśnie w takich miejscowościach dochodzi do dużej części wypadków drogowych. Rozmawianie przez telefon komórkowy i znowu nie zwracanie w tym czasie uwagi na cały Boży świat, który jest wokół mnie. Naruszanie przepisów dotyczących zakazu zatrzymywania lub postoju, 57 tysięcy prawie. Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, ponad 42 tysiące naruszeń, na które reagowali policjanci. No i tych wykroczeń drogowych mamy w takiej sytuacji sporo. Oczywiście problemem jeszcze także jest jazda pod wpływem alkoholu. I ci, którzy postępują pod wpływem alkoholu, też różnie na tej drodze się zachowują, ale też widzimy, że trochę się zmienia na polskich drogach. Od stycznia do sierpnia 2014 roku zatrzymaliśmy ponad 81 tysięcy kierowców, którzy jechali będąc pod wpływem alkoholu. Mniej niż w ubiegłym roku, ale to jest 81 tysięcy ludzi, którym się nie udało umknąć kontroli policyjnej. Ale myślimy, że też trochę się zmienia, ale jeszcze warto o tym mówić, szczególnie właśnie co do przełamania tej mentalności naszej, bo jak Państwo widzą, mamy więcej kontroli stanu trzeźwości kierujących. O ile w roku ubiegłym mieliśmy w ciągu całego roku prawie 9 milionów stanu trzeźwości kierującego, czyli w każdej minucie kontrolowaliśmy około 17 kierowców średnio. O tyle w tym roku już mamy w ciągu tylko pierwszego półrocza ponad 7,5 miliona takich sprawdzeń i te sito policyjne chcemy, żeby było jak najgęstsze. Przy mniejszej liczbie ujawnionych kierowców możemy powiedzieć, że jednak coś się zmienia.
Więc to nas, to dla nas jest pozytywnym, czymś pozytywnym. Tak jak wspomniałem, policjanci odebrali do tej pory 5961 praw jazdy i co ciekawe muszę powiedzieć, że także sądy coraz częściej podpisują się pod tym odebraniem przez policjanta prawa jazdy. Na samym początku było to natychmiastowe odebranie, decyzja sądu w kilkunastu procentach. Dzisiaj już około 50% przypadków jest takich, że w ciągu 7 dni, kiedy taki wniosek trafia do sądu, sądy przyznają policji rację. Reszta mówi, na razie oddajemy, ale sprawa będzie rozpatrywała w sądzie co do tego, czy odebrać uprawnienia do kierowania, czy też nie. Mandaty w tej wysokości, której mamy w naszym kraju, nie na wszystkich oddziałują, a zatem jest to też jedno z narzędzi, które stosujemy. Ale to jest narzędzie o charakterze represyjnym, tu gdzie mamy do czynienia z wykroczeniem ujawnionym przez policjantów. A my chcielibyśmy, żebyśmy nie musieli odbierać tak dużej liczby praw jazdy, po to, żebyśmy sami jeździli lepiej, kulturalniej. Kierowanie pojazdem to wykonywanie ciężkiej pracy o charakterze fizycznym, ale przede wszystkim intelektualnej, myślowej i nie ma takiego przepisu w ustawie Prawo o ruchu drogowym, który nakładałby na nas obowiązek, ażebyśmy byli kulturalni, grzeczni. Tę kulturę osobistą wynosimy z domu, najczęściej z domu rodzinnego. Jest taka maksyma, że cywilizację może zdobyć jedna generacja, lecz na kulturę składają się pokolenia, w tym także na kulturę motoryzacyjną. Z roku na rok jest coraz lepiej. Od kilkunastu lat jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Podróżujemy bez jakichkolwiek przeszkód i bierzemy wzorce z tych państw, gdzie kultura poszanowania przepisów prawa, ta dyscyplina jest na troszeczkę wyższym poziomie. Natomiast chciałbym przypomnieć, że to, że prowadzimy pojazd, to, że czujemy się anonimowo we wnętrzu kabiny, to wcale nie oznacza, że mogę postępować wbrew przepisom prawa, że jestem osobą, która jest pozbawiona jakiejkolwiek kontroli. Powrócę do tego, co ostatnio Mariusz mówił o rejestratorach wykroczeń, rejestratorach jazdy, które są często montowane w samochodach kierowców amatorów. Tuż nie chodzi o to, czy te nagrania są przesyłane do policji, czy są kompletne, czy mamy z tego materiału odpowiedź na pytanie, kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób kierował samochodem, ale taki rejestrator jazdy, w sytuacji, gdy ktoś jest mało kulturalny, łamie elementarne zasady ruchu, gdy spotkamy się na światłach i pokażemy, że w tym samochodzie mamy kamerkę, to studzi nasze zapały. Jeżeli chodzi o taki slajd, który był przedstawiony, dotyczący rękoczynów, dotyczący takiego bardzo agresywnego, chamskiego zachowania. Oczywiście są też przepisy prawa w kodeksie wykroczeń, które regulują te kwestie. Jeżeli ktoś obrzuca sprawcę jakiegoś drobnego naruszenia z takiem wyzwisk, używa słów powszechnie uważanych za obelżywe, jako przekleństwa, to oczywiście popełnia wykroczenie skodyfikowane w artykule 140 kodeksu wykroczeń, jest to nieobyczajny wybryk, a w przypadku, gdy dochodzi do uszkodzenia pojazdu, czasami dochodzi do sytuacji, że ktoś pięść uderzy w maskę, no to świadomie, umyślnie uszkadza czyjeś mienie i to jest też wykroczenie skodyfikowane w artykule 124 kodeksu wykroczeń. Ja powiem na bazie własnego doświadczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy ze Starogardu Gdańskiego przyjechałem do Warszawy, uczyłem się jeździć po Warszawie i miałem samochód zarejestrowany na gdańskich numerach. Z tą kulturą, z tą życzliwością było różnie. Nie powiem, że warszawiacy, ale czasami zdarzały się sytuacje, że ktoś nie pozwalał mi zmienić pas ruchu, ktoś zjeżdżał mi drogę. Może chodziło o to, żeby pokazać, że jestem u siebie, a ty, młody człowieku, za przeproszeniem, ucz się jeździć albo jeść po drogach powiatowych. W tej chwili jest już coraz lepiej, dlatego że po tych kilkunastu latach myśmy zrozumieli, że jeżeli będziemy mało życzliwi wobec siebie, jeżeli często nie będziemy rezygnowali z własnego pierwszeństwa kosztem tego, który chce skręcić w lewo, ale blokuje, tamuje ruch tych, którzy stoją za nim, to będziemy stali w gigantycznych korkach. I przyznam szczerze, że ja życzyłbym wszystkim kierowcom, państwu, sobie, Mariuszowi, wszystkim tutaj zgromadzonym, żeby wszyscy inni kierowcy zachowywali się tak, jak w przypadku, gdy jadę oznakowanym radiowozem policyjnym i mam z przodu wyłożoną białą czapkę. Naprawdę działam na zasadzie lecytyny. Wszyscy są grzeczni, uśmiechnięci. Ja nie wiem, co to znaczy mieć problem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy. Nie mam problemów z włączeniem się od ruchu, a więc jednak widok radiowozu oznakowanego oficjalnie
oficera policji drogowej łagodzi obyczaje i przypomina o tej kulturze, którą musimy stosować na drodze. Życzyłbym Państwu, ażeby żebyście zawsze na swoich drogach napotykali takich kierowców, gdy kieruję samochodem oznakowanym. Bardzo dziękuję panu inspektorowi. Proszę państwa, wydaje mi się, że jedna z najważniejszych takich myśli, jaką można wyciągnąć, jaką ja przynajmniej wyciągnąłem w trakcie pracy nad realizacją tego cyklu, jest taka, że niestety niekulturalna osoba na drodze kryje się w każdym z nas. Mówią o tym psycholodzy transportu, mówią, że wydarzenia życiowe, sytuacja rodzinna, sytuacja w pracy, stres mogą spowodować, że cham na drodze obudzi się nawet najbardziej spokojnej i rozważnej osobie. To trzeba mieć na pamięci, bo po prostu grozi nam, że wyprowadzeni z równowagi, będziemy się brzydko zachowywać na drodze w najmniej przewidywalnych momentach, w związku z czym jesteśmy cywilizowanymi ludźmi na chodniku, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi w hipermarkecie, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi u nas w domach. Musimy sobie uświadomić, że droga jest takim samym miejscem publicznym jak deptak, jak sklep czy jak szkoła. Tam się potrafimy zachowywać. Wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo niedaleko momentu, w którym na drodze będziemy zachowywać się przynajmniej tak samo kulturalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.